Jak wiecie, w moim życiu jest, było, jest i chyba będzie wiele doświadczeń z Duchem Świętym, z moim Panem. Doświadczam je przez różne życiowe okoliczności. W codziennym życiu, w firmie. Takie ostatnio miałem doświadczenie w firmie. Nie? Jak zwykle schodzi od schody. Ja wierzę, że to było wszystko, że w naszym życiu nie ma rzeczy przypadkowych. Nie ma. Naprawdę. Nie ma przypadkowych, bo kto przewidział wszystko. Nie? Parę dni temu dostałem takie słowo, że zły nie może nas dotknąć. Co Grzesiu mówił. I tak jest. Zdawałem schody, nie mogłem je zdać. A też popełniłem pewien błąd, ale każdy nasz błąd jest poniesiony na krzyżu Golgoty. Ale przyszły takie sytuacje, że potrzebowaliśmy to zdać jak najszybciej. Nie? Ja mówię, Panie, to już czas, żeby to zdać. I Pan mi posłał słowo. Pan wysłuchuje modlitwy sprawiedliwych. My jesteśmy w Panu Jezusie sprawiedliwi. Jesteśmy usprawiedliwieni. To On nas usprawiedliwi. Jak dostałem to słowo, byłem pewny, że On wysłuchał tych modlitw moich. O tą rzecz byłem pewny. Miałem jechać na odbiór tych schodów, nie pojechałem, pojechał Jarek sam. Nie ma go pół godziny, godzinę, półtora. Zaczęły różne myśli do mnie przychodzić. Ale ja mówię, Panie, Ty posłałeś mi słowo, że Ty wysłuchujesz modlitwy sprawiedliwe. Ty wiesz, o co ja się modliłem, żeby to było odebrane. I tak się stało. On odbierał na czworakach te schody z latarką, nie szukaczy. Niczego nie znalazł. Bóg jest dobry. Będziemy różne sytuacje przechodzić w naszym życiu, ale jestem pewny, że zawsze zwyciężyliśmy. Ja pamiętam, jak przynosiłem warsztat, ta jedna część maszyny, nie? Zwyczajnie Bóg mi zasłonił oczy, żeby nie wiedział, ile to waży. Kto tam był? Grzesiek, Darek, ja, Jarek? Budziałowski, my nie byliśmy. A to było 800 kilo, prawda? Myśmy przynieśli i załadowali to. Później na nas ten tydzień, jak ustawiałem taki przyjazd, dźwig, ja się pytam tego, co nam pomagał. Ja mówię, ile to może ważyć? Kamil, on mówi, ponad 700 kilo. A, Panie Jurku, to byłem w szoku. A jak odebrał te schody, na następny dzień dostałem jeszcze Boże Słowo. Salomona, 30, rozdział 5. Przeczytaj może tego, ja nie mam, nie wiem, tutaj jest. Każde słowo Pana jest prawdziwe, a my starczą dla tych, którzy mu ufają. Dokładnie. To słowo Pana jest prawdziwe, on jest starczą dla tych, którzy mu ufają. Zaufałem Jego słowu. Zaufałem Jego słowu. To było półtorej godziny, czy zaufam do końca, że On wysłuchał moich modlitw, czy nie. A to dostałem na następny dzień. Ja mówię, Boże, jak ja Ci dziękuję, że Ty, jeżeli posyłasz słowo, ono jest prawdziwe, ono jest niezmienne. I to mi jeszcze uświadomiło i pokazało, jak bardzo ważne jest Boże Słowo. Jeszcze przed nami będą różne okoliczności życiowe, ale jeżeli Ty wołasz, On Ci zawsze odpowie. On Ci odpowie przez Słowo. Bo to słowo
nie było tak napisane. Ono było napisane pod natchnieniem Ducha Świętego. Potężny Bóg czuwał nad tym Słowem. I my należymy do Niego i przechodzimy różne okoliczności, ale w tych okolicznościach On ma zawsze dla nas Słowo. I ono jest prawdą. Ono jest tarczą. Ono nas ochrania. Tarcza ochrania. Tarcza nas ochrania. Tarcza. Ono jest tarczą. Pamiętajmy, zawsze polegajmy na Jego Słowie, na Jego tarczy, na Jego ochronie. A nigdy się nie zawiedziemy. Amen. Proszę Cię, Panie.